Witam Was bardzo serdecznie w drugim filmie poświęconym tematyce rwy kulszowej. Pierwszy film był po to, żebyśmy dowiedzieli się w ogóle, co to jest ta rwa kulszowa, jak wygląda objaw rwy kulszowej, jak przeprowadzić wywiad, o co warto pacjenta zapytać, czym ten ból się charakteryzuje oraz jakie testy warto wykonać, żeby utwierdzić się, że rzeczywiście jest to problem dyskopatyczny, rzeczywiście, że tam coś nam kompresuje ten nerw kulszowy, gałęzie nerwu kulszowego. Niestety nie wiemy do końca, gdzie ewentualnie to może być, ale robiliśmy sobie test SLR, gdzie skupiliśmy się na tym, czy taki objaw występuje. Potem zróżnicowaliśmy to z tkankami miękkimi i na końcu zróżnicowaliśmy to z rotatorami zewnętrznymi, czyli też tkankami miękkimi, ale właśnie w okolicy bioderka. Oraz sprawdziliśmy, jak wygląda problem stawu krzyżobodrowego, czy ewentualnie pacjent, który do nas przychodzi, ma także problem właśnie z tym stawem. Jeżeli nie oglądaliście pierwszego filmu, wracamy do niego, dlatego że to jest kontynuacja i zajmiemy się technikami, które warto wykorzystać i jak pracować z pacjentem, który ma już problem dyskopatyczny i my już to wiemy, właśnie w sytuacji takiego zaostrzenia problemu. Czyli pacjent nas trafia kilka dni, ewentualnie dzień po takim właśnie problemie, gdzie postanowiliśmy, że zróbmy coś jednak. To jest problem dla fizjoterapeuty i miejmy fajne efekty. Poróbmy jakieś fajne rzeczy z tym pacjentem. Z racji tego, że bardzo często będziemy powtarzać techniki, które były we wcześniejszych filmach, ale właśnie sobie tak fajnie usystematyzujemy, to będę Was odsyłał do filmów wcześniejszych i jak będzie ewentualnie coś, co można znaleźć już na naszym YouTubie, to oczywiście znajdziecie to w linku pod spodem. Ja oczywiście będę mówił, które rzeczy są. I teraz tak, jeśli chodzi o takie aspekty techniczne, co my będziemy z takim pacjentem robić, to przede wszystkim będziemy chcieli wpłynąć na zmniejszenie ciśnienia w jamie brzusznej, czyli spowodować poprawić trochę w ogóle sytuację w całym cylindrze brzusznym, żeby ten organizm mógł się trochę lepiej regenerować. Więc można powiedzieć, że odbarczymy trochę kręgosłup lędźwiowy, poprawimy trochę tą sytuację takimi bardzo globalnymi technikami skierowanymi na przeponę, na otrzewną, na powięź piersiowo-lędźwiową, na miesięcz czworoboczny lędźwi. Polikwidujemy też punkty spustowe, które ewentualnie mogą pojawiać się. Dlatego, że jeżeli taki pacjent do Was przyjdzie z problemem dyskopatycznym, to znaczy, że on nie miał tego problemu od wczoraj, tylko to naprawdę jest często problemy, które nawarstwiały się przez kilka lat i on przyjdzie do Was takim kombo. Czyli tam będą po prostu i ten problem, o którym mówi Maciek, czyli jakiś tam obrzękowy stan zapalny, który powoduje to, że mięśnie są o podwyższonym tonusie, co powoduje, że punkty spustowe występują na tych mięśniach i tak naprawdę jest ogólnie co z takim pacjentem robić. Pierwszą pracę, jaką zrobimy, będzie praca z częścią głębokiej taśmy przedniej. Będzie to praca poświęcona na przeponę, na mięsień lędźwiowy większy, tak naprawdę na cały cylinder brzuszny. Mamy nieoczekiwaną zmianę modelki, możemy zabrać się do roboty i przystąpić właśnie do pracy z przodem tułowia. I teraz tak, często będzie tak, że pacjent, który przychodzi do Was, będzie obolały, często będzie go problem z ułożeniem na plecach, na boku, na brzuchu, więc warto pracować w takiej pozycji, w jakiej on do Was przyszedł, usiadł na leżankę i Wy tak naprawdę dopasowujecie się do niego w takiej pozycji siedzenia i zaczynamy robić jakkolwiek pierwsze techniki. I będzie właśnie to praca na przeponę. Na początku pokażę Wam, jak my to robimy, a później ewentualnie zmodyfikujemy sobie to trochę dla osób, które niekoniecznie lubią się przytulać do pacjentów. Więc tak. Pacjent powinien być maksymalnie rozluźniony, o ile jest to możliwe, więc fajnie, jak się położy na wasz boczek i my jedną ręką sięgamy od przodu, drugą ręką od tyłu i będziemy starali się wtopić pod łuki żebrowe. I teraz tak, ogólnie większość technik, które będziemy wykonywać tak naprawdę podczas tego całego filmu, będą nakierowane na jedną stronę, tą stronę problematyczną. Natomiast jeśli chodzi o przeponę, to warto tak naprawdę pracować sobie z całą kupą, czyli i z jedną stroną, i z drugą stroną i starać się zbalansować napięcia po obu stronach. Pacjent maksymalnie rozluźniony, ja wtapiam się głęboko i tak naprawdę po wewnętrznej stronie żeber kieruję się w kierunku do przepony. I zrobię tak, że na początku wykorzystam sytuację, na wdechu wtapię się bardzo głęboko, a na wdechu nie pozwolę się wypchnąć. I powolutku, powolutku, zobaczcie, z każdą techniką zatapiacie się coraz głębiej, 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 głębiej. I wykonujemy jedną stronę. Później przechodzimy, wykonujemy drugą stronę.
Natomiast nie chcę za bardzo się rozwodzić, jeśli chodzi o pracę z przeponą, dlatego że tak naprawdę my już to robiliśmy. Macie bardzo fajne dwa filmy, do których znajdziecie linki pod spodem. Dodatkiem do tego wszystkiego może być poduszka. Jeżeli czujecie się komfortowo, będąc tak blisko waszych pacjentów, to możecie pomiędzy was a pacjentów położyć poduchę. Wtedy jest jakaś granica dla osób, które nie lubią za bardzo tutaj mieć dużego kontaktu z pacjentami. I wtedy może być tak, że ten pacjent też poczuje się bardziej komfortowo przez takie ułożenie. I tak naprawdę robicie te same techniki pracy właśnie z przeponą, w siedzeniu, gdzie podczas wydechu zatapiamy się głębiej, a podczas wdechu nie dajemy się wypchnąć tkanką pacjenta. I jak użyjemy przeponę, możemy zabrać się za mięsień lędźwiowy, za mięsień biodrowy. I ten film będzie wyglądał tak, że często będziemy was odsyłać właśnie do filmów, które powstały wcześniej i będziecie mieli naprawdę konkretną bazę wiedzy na temat pracy tutaj z tym cylindrem brzusznym. Kolejnym elementem, który będzie was interesował, jest często zmniejszenie napięcia, zlikwidowanie punktów spustowych na mięsiu czworobocznym lędźwi. Wykorzystamy do tego techniki pozycyjnego rozluźnienia. Jak to będzie wyglądało? Pierwsza rzecz jest taka, że my musimy znaleźć mięsień czworobocznej lędźwi. Przede wszystkim jego boczną krawędź. I jest to trochę problematyczne, bo ten mięsień jest schowany głęboko. Natomiast to, co jest istotne, to oczywiście będziemy pracowali z tą stroną, którą pacjent pokazuje, że jest ona problematyczna. Pacjent dyskopatyczny zawsze wam pokaże, że jest jakiś obszar bolesny, jakiś placyk, jakaś linia, że będzie naprawdę duży, duży obszar, prawdopodobnie po jednej stronie. I to będzie też ta strona, gdzie ten ból będzie schodził do dołu, to o czym mówi Maciek w filmie pierwszym. Dobra, i teraz tak. Staję sobie blisko pacjenta, chwytam sobie przed ramieniem na linię barków i idąc sobie od boku na początku, tu gdzie na pewno mięśnia czworobocznego lędźwi nie ma, powoli przesuwam się do tyłu, aż poczuję dodatkową warstwę i będzie to właśnie, tak jak tutaj, krawędź mięśnia czworobocznego lędźwi. Jest to mięsień, który rozpościera się pomiędzy 12 żebrem a talerzem biodrowym. I teraz najczęściej właśnie takim chwytem, gdzie właśnie trzecim palcem wspomagam drugi palec. Szukam sobie tej największego napięcia, największej tkliwości na tym mięśniu. Często będzie to niestety zaostrzał dolegliwości bólowe i ten ból będzie właśnie taki rozlany albo będzie delikatnie schodził do dołu. Często to będzie problem, który pacjent zna od niedawna, gdyż pojawił się jakiś punkt spustowy, który też nasila cały ten proces i te dolegliwości bólowe. Opracujmy sobie to, bo ponieważ będzie nam to potrzebne. Dobra, więc szukam tego miejsca. Jak już znajdę i ten ból rzeczywiście bardzo mocno się zaostrzy, to następnie w ruchu biernym, ma być to ruch bierny nieczynny, idę do zgięcia bocznego i wyprostu, okaże się, że ta pozycja będzie znacznie zmniejszała dolegliwości bólowe pacjenta i czekam sobie na rozluźnienie. Dobry opcja jest poczekać sobie około 1,5 minuty, nawet może trochę dłużej i czekamy sobie w ten sposób. Ja też tak stanąłem trochę w dziwny sposób, ponieważ powinienem robić to w bardzo dobrej pozycji, ale wtedy byście nic nie widzieli, więc oczywiście ustańcie w dobry, ergonomiczny sposób. Dobra, zrobiliśmy sobie przeponę, rozliczyliśmy sobie też struktury, które prawdopodobnie będą problematyczne. Zacznijmy sobie od takiej globalnej pracy z tym cylindrem brzusznym od przodu. Opracujmy sobie otrzewną i opracujmy sobie mięsień lędźwiowy większy. Kolejna globalna technika. Zajmiemy się przodem. Będzie to praca, powiedzmy, że nakierowana na otrzewną, ale prawdopodobnie też zajmiemy się mięśniami zarówno kosem zewnętrznym, wewnętrznym, poprzecznym, jak i prostym brzucha, ale postaramy się być jeszcze głębiej. Linia łącząca oba kolce przednie górne będzie nam potrzebna. Ja robię to w ten sposób, że siadam sobie wygodnie obok tego pacjenta i teraz tak, pod linią, która będzie łączyła kolce biodrowe przednie górne, albo zatopię się kciukami głęboko, 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 a następnie wybiorę luz w kierunku do głowy pacjenta i będę robił ten ruch, podczas gdy pacjent będzie robił wdech, to ja idę do góry, na wydechu czekam na rozluźnienie. Wdech, idę do góry, na wydechu czekam na rozluźnienie. I tak powolutku, powolutku, za każdym wdechem odsuwacie się trochę do góry. Jest to fajna technika zmniejszająca, poprawiająca może trochę, sytuację w cylindrze brzusznym, zmniejszająca ciśnienie. Można zrobić to też w ten sposób, jeżeli wam będzie niewygodnie kciukami, że zatopicie się opuszkami palców, znowu poniżej linii łączącej oba kolce biodrowe przednie górne, a następnie wykorzystując prostowniki palców wyprostujecie palce, będziecie starać się wyprostować palce, przez to też wybierzecie luz dość precyzyjnie
i czekamy sobie na rozluźnienie i tak samo. Próbujemy delikatnie popchnąć do góry to na wdechu, na wydechu, czekamy na rozluźnienie i powtarzamy tę sekwencję no przynajmniej 10 razy. Jeżeli po prostu też macie pacjenta troszkę szerszego, to dobrze zrobić to przynajmniej w dwóch miejscach, tak? Bardziej po prawej stronie i bardziej po lewej. Pamiętajcie, żeby być zawsze poniżej linii łączącej kolce biodrowe przednie górne. Dobra, czas na to, żeby wtopić się w tkanki położone dużo głębiej. Mam na myśli mięsień nędzowy większy. Oczywiście był film, jak pracować z tym mięśniem, stąd link znajdziecie pod spodem. Natomiast tutaj trochę skrócimy tą pracę i dorzucimy do tego ruch, dlatego że tak naprawdę oprócz zmniejszenia ciśnienia wieny brzusznej będzie nam potrzebne zaangażowanie mięśni, żeby poprawić drenaż, pompę mięśniową. Czyli żeby zaaplikować jakiś tam ruch, który będzie zmniejszał ten obrzęk, o którym mowa była w filmie pierwszym. I to jest bardzo ważne. Więc na początku rozluźnimy, spowodujemy to, że to ciśnienie będzie mniejsze, a później dorzucimy do tego ruch, przez co powinniśmy mieć zmniejszenie dolegliwości bólowych bezpośrednio po terapii. Co jest oczywiście bardzo pozytywne. I teraz tak, jak z tym mięśniem pracować? Często będzie tak, że ten obszar będzie bardzo tkliwy w przypadku, kiedy pacjent przyjdzie do Was z problemem ostrym. Stąd dobrze też sobie zrobić, czy to rzeczywiście jest czy to nie jest przypadkiem jakiś poważniejszy problem, to krótkie badanie diagnostyczne polegające na 9 kwadrantach, które też znajdziecie pod spodem w filmie diagnostyki różnicowej, który nagraliśmy kiedyś na kursie w Katowicach. Jak już to zrobicie i się okaże, że tak naprawdę nie ma tam się czym martwić, to możemy przejść do pracy z mięśniem lędziowym większym. I teraz tak, jeżeli będzie rzeczywiście dalej czujecie, że to ciśnienie jest duże, jest sztywno, jest niefajnie, pomimo tego, że opracowaliście wcześniej tą otrzewną i zrobiliście tą globalną technikę, to możemy pracować sobie na początku tylko i wyłącznie z ruchem, żeby pacjenta nie stresować. Ludzie często stresują się, w ogóle kim się wkłada palce w brzuch, oni się boją tego, nie są przygotowani na to. W ogóle zobaczycie, jak dużo osób będzie nieprzygotowanych na to, że Wy w przypadku, kiedy mają problem z odcinkiem lędźwiowym, mają problem dyskopatyczny, próbujecie zrobić im coś w tutaj okolicy brzucha. To będzie dziwne, tylko że są na to nieprzygotowani i często pracowali z nimi terapeuci tylko i wyłącznie przez pracę z prostownikiem, co jest często zwanie zbyt płytkim podejściem. Musimy zrobić dużo więcej, żeby mieć fajne efekty. Słuchajcie, mięsień lędziowy większy jest to mięsień, który ma największy wpływ na kompresję odcinka lędziowego. Często to poprzez długą pozycję siedzącą, nieprawidłową pozycję siedzącą, będzie on główną przyczyną powstawania dyskopatii. Więc my musimy o ten mięsień się zatroszczyć. Możemy sobie zrobić taką globalną technikę, gdzie póki co poruszamy sobie całą miednicą, tym wszystkim. Ja nie jestem fanem jakby męczenia się podczas terapii, stąd wykorzystam swoją nogę, gdzie zrobimy sobie globalne takie ruchy, które troszeczkę zmniejszą napięcie w obrębie brzucha i Wasz pacjent poczuje się trochę pewniej, będzie lepiej, więc później będziecie mogli spokojnie wejść w ten obszar i popracować. I oczywiście to sobie to trwa, bujamy sobie tymi nóżkami, jest fajnie, dobrze jakby te ruchy nie podawały żadnych dolegliwości bólowych. Dobra. Tak samo jak w przypadku mięśnia czworobocznego lędźwi, na mięsiu lędźwym większym też mogą być punkty spustowe, które będą dawały taki ból rzutowany, często schodzący do dołu, stąd warto poszukać. I znowu, przypuśćmy, że cały czas pracujemy z mięśniem lędziowym większym po stronie problemu. Jeżeli mamy właśnie ten ból, który będzie promieniowo właśnie na lewy bok, do lewej nogi, szukamy sobie mięśnia lędziowego większego. Szukamy sobie mięśnia lędziowego większego w miejscu na krawędzi mięśnia prostego brzucha oraz w połowie drogi między pępkiem a spojeniem łonowym. Wchodzę sobie głęboko. I to już będzie często dla pacjenta nieprzyjemne. Możecie poprosić go, żeby delikatnie wziął nogę do góry. OK, czuję, że mięsień lędziowy większy jest pod moimi palcami. Szukam sobie. Jeżeli on będzie tkliwy, w porządku, robimy normalną terapię. Jeżeli będzie ten ból zaostrzał się bardzo mocno, rzutował promieniowo, to znaczy, że mamy do czynienia z punktem spustowym. I wtedy chwytamy tą nogę, szukamy sobie najbardziej bolesnego miejsca, miejsca o zwiększonym tonusie mięśniowym. OK, i następnie idziemy do skrócenia tego mięśnia. Czyli przede wszystkim zgięcie, rotacja
i się okaże, że znowu, tak samo w przypadku mięśnia czworobrzegowego lędźwi. Pacjent się uspokoił, ból przestał promieniować, rzutować. Dobrze by było, jak na początku ten ból, który się zaostrza, często przez pacjenta opisywany jest na 9-10 w takiej orientacyjnej skali bólu i podczas waszego ruchu zmniejsza się na 0, 1, 2. Czekamy sobie znowu w tej pozycji 1,5 minuty, przynajmniej 2, jeszcze bezpieczniej i jest dużo lepiej, sytuacja się poprawiła. Następnie pracujemy sobie z mięśniem lędziowym większym, właśnie z aplikowaniem ruchu. Ok, jak to będzie wyglądało? Wchodzę sobie właśnie w tą okolicę mięśnia lędziowego większego. Ok. Wiem, że jestem na nim. Wybieram luz tkankowy delikatnie do góry, a pacjent prostuje nogę. Powrót. Wybieram luz i znowu pacjent delikatnie rozciąga mięśnie lędziowe większe. Powrót. 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 Ok. Ostatnim elementem, który nas będzie interesował z przodu, żeby zmniejszyć ciśnienie w ogóle w jamie brzusznej, to jest też praca z otrzewną, ale jak tam odpychaliśmy, jakby poniżej tej linii łączącej oba kolce brzusznej górne, będąc blisko gałęzi kości łonowej, to tutaj wsuwamy się za talerz biodrowy, idziemy po mięśniu biodrowym i też wykorzystujemy sobie prostowniki i odpychamy wszystkie tkanki od mięśnia biodrowego. Czyli też taka może być dość globalna praca na otrzewnej. Robimy to po jednej stronie i po drugiej stronie. Fajnie byłoby, gdyby po tej waszej pracy ten brzuch był trochę miększy, bo też pewnie nie będzie na samym początku. Więc robiliśmy sobie przeponę, czworoboczne lędźwi, otrzewną na dole od biodrowego i mięsie lędziowe. Więc naprawdę konkretna robota. Następną rzeczą, którą będziemy wykonywać, jest praca z powięzią piersiową lędźwiową i praca w ogóle z boczną taśmą, która jest nad mięśniem i w sumie też tworzy nią mięsień czworoboczny lędźwi, więc opracujemy sobie tył i bok i na końcu zakończymy to bardzo fajnie poprzez ładnie wyglądające, znaczy dobrze brzmiące techniki, czyli jakby drenaż właśnie tego odcinka lędźwiowego, gdzie zaangażujemy ruch i to będzie nasza ostatnia rzecz do zrobienia. Postanowiłem, że zrobimy na początku bok, dlatego że pacjentom z problemami dyskopatycznymi, z bólem, jeżeli przyjdą z bólem, dużo łatwiej będzie położyć się na boku niż na brzuchu. Dlatego, że bok ogólnie jest taką pozycją, gdzie będzie ona nie aż tak bardzo drażniła te tkanki. Stąd pacjenci będą mówić, że po prostu na boku im się leży trochę lepiej i jest taka pozycja trochę przeciwbólowa. I znowu sytuacja jest taka, że oczywiście pracujemy z tą stroną, która jest problematyczna, gdzie wcięcie w talii jest większe, gdzie pacjent skraca nalegliwości bólowe, gdzie ból promieniuje do właśnie tej nogi. Zaczniemy sobie właśnie pracę trochę z powięzią piersiową, ale lędźwiową, trochę z taśmą boczną. I teraz tak, jedna ręka na dolne żebra, druga ręka na talerz biodrowy, łokcie ustawione szeroko. Wybieram luz tkankowy poprzez opuszczenie się do dołu. Będzie też takie delikatne zgięcie boczne tułowia się zrobi. I czekam sobie w tej pozycji. Pacjent głęboko oddycha, a ja delikatnie cały czas te ręce oddalam od siebie. Tylko fajnie, żebyście nie czuli, że ręce się zgięły wam się po skórze, tylko rzeczywiście, że te tkanki się rozciągają. Poprawia się trochę ślisk. Okay, pewny chwyt i sobie czekamy na rozluźnienie. To jest też dobra pozycja w ogóle do tego, żeby spróbować popracować z mięśniem czworoboczym lędźwi nawet, tak? Pamiętacie, jak szukaliśmy sobie, jak pacjent siedział tej krawędzi bocznej mięśnia czworoboczego lędźwi? Ja też mogę tą krawędź znaleźć i sobie z nią trochę popracować. Czy poprzez ślizganie się góra-dół wzdłuż włókien mięśniowych, czy właśnie bok przyśrodkowo poprzek włókien mięśniowych. To jest niewielki mięsień, jest, zobaczycie, że mały dostęp do niego, dlatego że często, szczególnie jak przyjdzie do was ktoś z problemem lędźwiowym, to ten obszar pomiędzy 12 żebrem a talerzem biodrowym jest naprawdę niewielki. Ok.
więc możemy sobie z nim tak popracować. Natomiast dobrą opcją jest też zwiększenie możliwości tej taśmy, rozciągnięcie jej poprzez ułożenie pacjenta w ten sposób, gdzie noga jest wyprostowana, ręka jest wyprostowana, pacjent nawet delikatnie może pomóc Wam poprzez odciągnięcie właśnie, ciągnięcie ręki do góry i do dołu, tak żeby nie na siłę dolegliwości bólowych, a Wy dalej robicie to samo, czyli wybieracie luz poprzez konkretny chwyt, łokcie szeroko, opuszczamy się delikatnie do dołu i czekamy sobie na rozluźnienie. Dobra, bok zrobiony, przejdźmy do tyłu. Teraz już nie będzie problemu, żeby pacjent położył się na brzuchu, dlatego już naprawdę robicie kawał dobrej roboty. To, co robiliśmy do tej pory, prawdopodobnie będzie trwało dobre kilkadziesiąt minut, może blisko godziny. Nie śpieszcie się, nie chodzi o to, żebyście zrobili tych technik dużo, tylko żeby one były przemyślane i żebyście zrobili to, co jest bezwzględnie potrzebne, żeby właśnie zmniejszyć dolegliwość, zmniejszyć ciśnienie w cylindrze brzusznym i odbarwić trochę ten kręgosłup lędźwiowy, dlatego że on jest naprawdę mocno kompresowany. To, że ktoś przyszedł do Was z problemem dyskopatycznym, to znaczy, że on był kompresowany przez bardzo długi czas. Teraz pracujemy sobie z tyłem, a dokładnie z powięzią piersiowo-lędźwiową i z jej wnętrzem, można powiedzieć. Więc sprawdzamy sobie, jak w ogóle tkanki przesuwają się. W ogóle jak będzie problem dyskopatyczny i pacjent przyjdzie do Was stanem ostrym, to się w ogóle tu nic nie będzie przesuwało. Stąd tak naprawdę zrobicie cokolwiek i to już będzie miało fajny efekt. Ale powiedzmy, że sprawdzimy sobie, zrobimy to fachowo. W ogóle film o powięzi piersiowo-lędźwiowej powstał wcześniej, więc jak chcecie znać w ogóle anatomię tej struktury i trochę więcej się o niej nauczyć, to też Was odsyłam do tego filmu. Link oczywiście na dole. Natomiast my sprawdzamy. Przekładamy rękę i sprawdzamy, jak się tkanki przesuwają. Góra, dół, bok, bok i po przekątnej. Bok, dół i bok, góra. No i okazuje się, że w tym przypadku tutaj tej ruchomości najmniej jest góra, dół, więc jedna ręka wędruje na kręgosłup piersiowy, druga ręka wędruje na, w ogóle jedna wędruje w okolice przejścia piersiowo-lędźwiowego, druga ręka wędruje w okolice przejścia lędźwiowo-krzyżowego. Wybieram luz, drugą ręką wybieram luz, staję wygodnie, łokcie szeroko i znowu opuszczam się do dołu i czekam sobie na rozluźnienie. I znowu czuję, że te tkanki pomiędzy moimi rękoma są rozciągnięte. Cały czas moje ręce delikatnie się oddalają. Ale nie ślizgają się po skórze, tylko ja czuję rzeczywiście, że tam cały czas coś się dzieje. Fajnie ta tkanka pod ręką zaczyna pracować. Dobrą opcją, ale delikatnie, często jest popracowanie po prostu na mięsie prostowniku. Nie zaskoczę Was, jak powiem, że taki film powstał, więc odsyłam Was do dołu i tam będzie naprawdę konkretny materiał, jak pracować z prostownikiem. Natomiast my zakończymy sobie to poprzez drenaż odcinka lędźwiowego. Natomiast jak robicie drenaż zawsze, to warto zainteresować się strukturami, które mają duży wpływ na limfę. Będą to kąty żylne i warto od tego zacząć. Przepona, a następnie przejść właśnie do brzucha i do tego obszaru. Jak to będzie wyglądało? Chwytam sobie jedną ręką za kolec biodrowy przedni górny, drugą ręką jestem właśnie w tej okolicy pomiędzy talerzem biodrowym a ostatnim żebrem. I ręka unosi delikatnie miednicę pacjenta, a druga opuszcza. I tak robię to na zmianę. Lewa ręka w moim przypadku teraz, prawa, lewa, prawa. Robię to oczywiście tak, żeby nie zaostrzyć dolegliwości bólowych pacjenta, powolutku sobie pracuję. I to, co będziemy chcieli zrobić na samym początku, to poprosić pacjenta. Nauczyć pacjenta tego, żeby on sam w jakiś sposób zaaktywował tę limfę i zmniejszył ten obrzęk. I właśnie to będzie dla niego jedno ćwiczenie w domu, które w pierwszej fazie będzie idealne, i się okazuje, że za jakiś czas ta miednica się okazała jakaś lżejsza. Złapaliście fajny rytm, pracujecie sobie w ten sposób spokojnie, popracujcie tak trochę. Minutkę będzie fajnie, dwie będzie lepiej, trzy jeszcze lepiej, a pięć to w ogóle super. Stąd popracujmy sobie w ten sposób. Nie jest to jakaś technika mocno przebudzująca pacjenta, stąd możemy porobić to trochę dłużej. Ok, więc została nam technika, a dokładnie ćwiczenie,
które pacjent będzie wykonywał w domu, żeby zmniejszyć właśnie ten obrzęk, który jest wewnątrz tkanek i poprawić sobie trochę właśnie jeszcze tą sytuację w cylindrze brzusznym, czyli po prostu zmniejszyć tam ciśnienie. Ostatnim elementem będzie właśnie pozycja drenażowa. Słuchajcie, problem był tutaj. Grawitacja będzie nam pomagała, więc już ta pozycja będzie fajnie drenująca właśnie odcinek lędźwiowy, ale zrobimy to jeszcze lepiej. Dorzucimy do tego oddech. Pacjent na początku robi kilka wdechów klatką piersią. Możecie położyć mu jedną rękę pomiędzy łopatkami, drugą w okolicy rękojeści mostka. Prosicie go, żeby oddychał wasze ręce i wydech. Super. Klatka piersiowa oczywiście zwiększa swoją objętość i czujecie to wyraźnie. I takich wdechów robi kilka. Powiedzmy, że średnio od 5 do 10. Jak już zrobi sobie to, czyli go przygotuje klatkę piersiową, kąty żylne, to zaczynamy sobie oddychać torem brzusznym. Znowu jedną rękę kładziecie na odcinek lędźwiowy, drugą brzuch i znowu pacjent na wdechu napiera powietrza w brzuch, aktywuje bardzo mocno tor brzuszny i też drenuje sobie ten obszar. Super, głęboki wdech i duży wydech. Zrobiliśmy kawał roboty, dlatego że na początku zainteresowaliśmy się pracą z cylindrem brzusznym. Zrobiliśmy sobie konkretne mięśnie, które często są największym problemem, gdyż są tymi strukturami, które kompresują nam odcinek lędźwiowy. Potem opracowaliśmy sobie powięź piersiowo-lędźwiową, całą taśmę część taśmy bocznej i na końcu nauczyliśmy pacjenta fajnego ćwiczenia, które po prostu poprawi nam sytuację pod kątem drenażowym. Myślę, że to będzie na sam początek, nawet niekoniecznie na jedną terapię, ale można powtórzyć to przez 2 bądź 3 razy, gdzie za każdym razem pacjent będzie lepiej tolerował to naszą terapię. I potem przechodzimy, już jeżeli sytuacja się zmniejszy, do tego, co powinniśmy, a mianowicie w następnym filmie będziemy pracować przede wszystkim z ruchomością i musimy poprawić zakres ruchu przede wszystkim zgięcia i zgięcia bocznego, gdyż są to najistotniejsze ruchy dla kręgosłupa lędźwiowego, stąd jeżeli ich nie będzie, a możecie spodziewać się, że ich nie będzie, ponieważ pacjent do was trafi właśnie z problemem dyskopatycznym i to, że ich nie ma, to nie jest przypadek i musimy to odzyskać. Dzięki za uwagę, fajnie, że dotrwaliście do końca. To był konkretny materiał, który łączył w sobie też inne materiały i no, zrobiło się z tego naprawdę dużo informacji. To był drugi film z 4 poświęconych tematyce rwy kulszowej, zarówno diagnostyce, jak i problemowi ostremu, co robiliśmy dzisiaj, jak i przewlekłemu, co będzie za tydzień, jak i właśnie samej autoterapii, która pojawi się troszeczkę później. Także dzięki za uwagę. Jeśli wam się podobało i nasze materiały się podobają, to oczywiście subskrybujcie. Nie zapominajcie też odznaczyć, tam jest taki dzwoneczek, który będzie was informował o każdym filmie, który pojawi się na naszym kanale. I do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!